Uroczystą galę 58. plebiscytu świętokrzyskie Gwiazdy Sportu czas zacząć. Otrzymaliśmy 75 631 głosów na najpopularniejszych sportowców i trenerów naszego regionu. To był dobry rok dla polskiego sportu. Czeka nas rok 2010. I wizerunek polskiego sportu, w ogóle sportu, tworzą wielkie indywidualności. Stąd cieszę się, że media świętokrzyskie kontynuują tę inicjatywę nagradzania wybitnych osobowości sportu w województwie świętokrzyskim. Wiktor Pyk otrzymał 24 453 głosy. Miejsce trzecie w 58. plebiscycie świętokrzyskiej Gwiazdy Sportu w kategorii najpopularniejszy trener w regionie. Miejsce drugie w naszym plebiscycie zajął trener siatkarzy Fartu Kielce Dariusz Daszkiewicz. Gromiąc rywali raz za razem, dzięki czemu kielecka drużyna jest wiceliderem tabeli. Kto wie, może jeszcze w tym roku będziemy cieszyć się i pasjonować się rozgrywkami siatkarskiej Plus Ligi. Najpopularniejszym trenerem województwa świętokrzyskiego w 2009 roku, zdobywając 93 030 głosów. Imponujący rezultat. Został... Nie wiedzą Państwo kto? Słucham. Franciszek Fuda? Nie znam. Panie prezesie Malinowski, plebiscyty się Panu pomyliły. Piechniczek to startuje już w odbojach. Usłyszałem imię Bogdan. Dobrze. Bogdan Benta! Myślę, że ta nagroda to wyróżnienie jest wyróżnieniem nie tylko dla mojej osoby, osoby trenera, ale przede wszystkim dla naszego klubu, dla ludzi działających wszystkich w tym klubie, poczynając od rządzących poprzez sponsorów, przede wszystkim kibiców i oczywiście nasz zespół, prawda, czyli też chłopaków, i to jest chyba najważniejsze. I wykorzystując tę chwilę, chciałbym podziękować wszystkim wiernym kibicom naszego zespołu, podziękować też oczywiście chłopakom i życzyć dobrej pracy w klubie, ponieważ w tej chwili jesteśmy reprezentacją w Austrii, a wszystkim znajdujących się na gali sportu w Kielcach miłej zabawy, pozdrowienia, wspaniałych uczuć i wszystkiego najlepszego w tym nowym roku. Wyróżnienie to i sukcesy nie miałyby miejsca, gdyby Bogdan nie został obdarzony zaufaniem i wsparciem, jakie otrzymał. Chciałabym podziękować zawodnikom, którzy w każdy trening angażują się, walczą do ostatniego gwizdka, którzy stoją twardo za Bogdanem. Elian Rabina, miejsce trzecie i już w tej chwili kojarzący z kielskim klubem, zresztą z piłką nożną, może i z Kielcami nawet, uchylawą w tajemnicy, wiąże swoją przyszłość. Na jego imieniu prezes Andrzej Juch. Dobry wieczór Państwu. Chciałbym w imieniu Jerzego podziękować wszystkim, którzy oddali na jego głos. Jest tak, jak mój kolega Tadeusz mówił, jeszcze nadal na urlopie. Zawodnicy nasi zaczynają w poniedziałek zajęcia i dlatego w poniedziałek się zgłosi. I osobiście mu przekażę to wyróżnienie. Dziękuję jeszcze raz wszystkim tym, którzy oddali na jego głos. Nagrodę za miejsce drugie wręczą oprócz pana ministra pana Magiersza, także pani wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka-Korupa, którą zapraszam tutaj do nas. Sandra Drablik, kielecki klub kickboxing, mistrzyni świata w kickboxingu. W tej dyscyplinie sportu zamierza startować na Igrzyskach Olimpijskich i Mistrzostwach Świata. Dobry wieczór Państwu. Chciałam pogratulować wszystkim moim kolegom, koleżankom z osiągnięcia sportowe w 2009 roku. Tych, którzy tu są i tych, których tu nie ma. Chciałam również podziękować swojemu trenerowi, Markowi Sokoniowi, dzięki któremu tu jestem. Dziękuję także. Tytuł najpopularniejszego sportowca województwa świętokrzyskiego w 58. plebiscycie EHDA Polskiego Radia Kielce, Telewizji Polskiej w Kielcach, plebiscycie w roku 2009 otrzymuje Mariusz Jurasik. Oczywiście jestem bardzo zaskoczony tym wyborem, że wygrałem ten plebiscyt, ponieważ w Kielcach jestem raptem od 1 lipca 2009 roku, także no, w sumie nie byłem sportowcem świętokrzyskiego województwa przez cały rok, przez całe 12 miesięcy, tym bardziej jestem zaskoczony tym wyborem. Co mogę powiedzieć? No, widać, że kibice, szczególnie tej piłki ręcznej, nie zapomnieli o mnie, o tym, że już wcześniej grałem w Kielcach i bardzo szybko się im przypomniałem.
chciałbym przede wszystkim tutaj podziękować kibicom piłki ręcznej w Kielcach i oczywiście województwu świętokrzyskim, którzy na mnie głosowali. Mariusz, ja myślę, wróćcie do domu. Masz tutaj swoje miejsca, będzie nas pomóc dalej budować mam nadzieję, jedne największe zimne drużyny w Europie. Miejsce 10. Cezary Wilk. Pozycja 9. Kolejny z koroniarzy Jacek Kieł. Miejsce 8. Tomasz Rosiński. Pozycja 7. Rafał Dobrowolski. Miejsce 6. Jarosław Olek. 5. Patryk Kuchczyński. 4. Michał Sołowow. 3. to Edian Granina. 2. Sandra Drabik. I najpopularniejszy z popularnych głosami radiosłuchaczy, telewidzów, czytelników w plebiscycie sportowym Świętokrzyskie Gwiazdy Sportu 2009. Mariusz Jurasik. Powiem nieskromnie, ale się spodziewałam właśnie, że będę w pierwszej rundzie, jak patrzyłam właśnie na noty, jeszcze jak były wyniki uwidocznione na internecie. Było trenowo, w zeszłym roku było pomimo, ale w tym roku chyba nie było żadne, nie? Nie, no w tamtym roku była, wiemy dlaczego. Tak, i wiemy przez kogo. Lekka była, w tym roku też, nie, też miałam lekką tremę. Mam nadzieję, że nie było jej tam widać, jak się wypowiadałam, ale troszeczkę jednak było, zawsze jest tam troszeczkę tego stresu.